miałem jeszcze takie poznanie podczas uwielbienia, że jest tutaj osoba, która wołała do Boga o to, żeby coś zmienił w jego, jej życiu, ale gdzieś nie przychodzi do w ogóle wiele, bardzo wiele rzeczy do życia tej osoby, ale przez pychę te rzeczy nie są w ogóle przyjmowane, są po prostu blokowane i niezauważane w ogóle, że one przychodzą. Wręcz jest wrogość na wszystkie osoby i sytuacje, które przychodzą do tego życia. I w tym momencie rozwiązanie na to jest po prostu stanięcie w prawdzie, po prostu spokutowanie z tego i dostrzeżenie tego, że tam nie ma prawdy, że po prostu Bóg już dawno wysyła różne rzeczy, to co jest, wszystko się dzieje, tylko po prostu pycha i to blokuje. I widziałem też kobietę, która była bardzo grzeczna, gdzieś jako dziecko dostała taki przykaz, że będzie, że dobra będzie tylko wtedy, jak będzie grzeczna. I jest w tym momencie zablokowana na wszelkie możliwe działania w jej życiu wolności, bo jest cały czas grzeczna i myśli, że to jest w ogóle wola Boga, ale to Bóg nie chce, żeby jej ustawić jak pralki na jeden program, że będzie grzeczna, tylko on chce, żeby się realizowała w pełni jej wolności i żeby po prostu w tym momencie to też u siebie zauważyła i złamała w sobie po prostu tą grzeczność, bo to ją po prostu przeklina, nie daje jej możliwości działania.